tych starych halach na wysłużonych maszynach produkuje się kable. Głównie dla telekomunikacji, lecz także dla górnictwa, energetyki i budownictwa mieszkaniowego. Zbudowana przed 50 laty fabryka kabli w Ożarowie pokrywa 20% krajowego zapotrzebowania. Próbuje się znaleźć sposób na braki surowcowe. Z bezużytecznych dawniej odpadów odzyskuje się setki ton niezbędnych do produkcji metali kolorowych i tworzyw sztucznych. Produkcja trwa, chociaż ludziom pracuje się tu niełatwo. W latach 70. kosztem wielomilionowych nakładów przy pomocy zachodnich kontrahentów wybudowano w Ożarowie nowy zakład. Niestety większość tych nowoczesnych maszyn sprowadzonych z Francji i Szwajcarii stoi niewykorzystana. W inwestycyjnym rozpędzie zapomniano, że do obsługi nawet najdoskonalszych maszyn niezbędni są ludzie, a ludzie muszą gdzieś mieszkać. W blaszanych barakach pozostawionych przez budowlanych można jakiś czas czekać na mieszkanie, ale nie wegetować bez żadnej nadziei. Z inicjatywy związków zawodowych ci ludzie przeniosą się do lokali zastępczych wykańczanym właśnie biurowcu. W Ożarowie poszukuje się wyjścia z sytuacji pozornie bez wyjścia. Podobno przed wojną w Warszawie można było okazyjnie kupić most Kierbedzia czy kolumnę Zygmunta. Dziś zupełnie legalnie można nabyć elegancki wieżowiec w elementach i nie ma chętnych. Przedsiębiorstwo Hemadex w 1974 roku uzyskało zgodę na budowę biurowca w centrum stolicy. W 1982 roku z przyczyn ogólnie znanych budowę wstrzymano. Rozpoczęta w tej sprawie wojna na dokumenty trwa do dziś. Właśnie tak miał wyglądać ten budyneczek. Ale na razie mamy tylko fundamenty i solidne, trzeba przyznać, piwnice. Jak dotychczas zainwestowano w budowę około 300 milionów złotych i przykra byłaby świadomość, że są to utopione pieniądze. Hemadex chce kontynuować budowę i czeka na decyzję prezydenta Warszawy. Tymczasem biura Hemadexu mieszczą się w starych, zupełnie przyzwoitych kamienicach. Przeniesienie urzędników do wieżowca zwolniłoby wiele mieszkań, na które chętnych przecież nie brakuje. Panie prezydencie, z gigantomanii to myśmy się już wyleczyli, ale w tej sytuacji może jednak postawmy ten biurowiec. Urzędnicy wrócą do biura, a ludzie do mieszkań. Podobno nic tak nie postarza człowieka jak własny jubileusz. 75-lecie Eryka Lipińskiego było wydarzeniem głośnym, chociaż wtajemniczeni twierdzą, że był to kolejny dowcip rzekomego jubilata. Pewne jest tylko to, że różnymi ścieżkami dotarł pan Eryk na ulicę Kozią w Warszawie, gdzie założył Muzeum Karykatury. Pokątnie mówi się również, że pan Eryk jest od dawna na emeryturze. Ale skąd u emeryta takie poczucie humoru i to teraz? Różne w życiu przechodził pan Eryk koleje i różne znosił ciężary. To ostatnie przeobrażenie z satyryka w urzędnika to wcale nie żart. Okazuje się, że można być poważnym dyrektorem w instytucji, której symbolem jest krzywe zwierciadło. A jak w tym zwierciadle odbija się życie, niech państwo przekonają się sami.
pożar w centrum Warszawy. Przybywa straż pożarna. Akcja ratownicza rozwija się. Wieżowiec jeszcze stoi. Przy okazji umyje się szyby. Woda wyżej. Imponujący ten ponton, tylko kto się odważy skoczyć. Teraz jesteśmy spokojni. Wiadomo, że to tylko ćwiczenia. Przy prawdziwym pożarze ten pan na linie byłby chyba bardziej nerwowy, ale wszystko dobre, co się dobrze kończy. Najważniejsze, że mamy sprawnych strażaków. Zafascynowani rozwojem i postępem, zapatrzeni w przyszłość, odczuwamy czasami nieodpartą chęć spojrzenia za siebie, szukania źródeł, początków cywilizacji. Peru to jedno z miejsc, które od wielu lat rozbudza wyobraźnię nie tylko historyków i archeologów. Wydobywane z ziemi szczątki ludzkie, ślady dawnej kultury materialnej, podobne są do wykopalisk egipskich, a jednak odmienne, zagadkowe. Widoczne tylko z lotu ptaka tajemnicze linie z Nazca do dzisiejszego dnia pobudzają wyobraźnię. Dawne budowle, twory natury, czy też pasy startowe dla statków kosmicznych. Czy znajdziemy kiedyś wyjaśnienie tej i innych zagadek? Znamy około 1800 specjalnych punktów na ciele człowieka, a każdy z nich odpowiada jednemu z organów wewnętrznych. To podstawowe założenie metody leczenia stosowanej od bardzo dawna w Chinach i Japonii, zwanej akupunkturą. Akupunktura ma wśród lekarzy przeciwników oraz bardzo wielu zwolenników. Stosowana jest coraz szerzej w wielu krajach, przynosząc często rezultaty lepsze od leczenia farmakologicznego. Nakłuwanie odpowiednich punktów ludzkiego ciała w celu wywołania reakcji to podstawowy, choć nie jedyny ze stosowanych zabiegów. Czy pani czuje pieczę? Nie. Ostatnio gościli w Polsce dwaj znani specjaliści akupunktury z Akademii Medycyny Tradycyjnej w Pekinie, prowadząc zajęcia teoretyczne i praktyczne dla naszych lekarzy. Wydarzeniem tegorocznego 25. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Jazzowej w Warszawie był koncert Milesa Davisa, największego współczesnego muzyka jazzowego. Mistrz wyraził zgodę jedynie na tę krótką filmową rejestrację. No cóż, szkoda. Wielcy artyści zawsze odznaczali się kapryśnym usposobieniem.